Emilia Kujawa, dzień dobry. Zapraszam na piątkowy RS News. Zalane piwnice, ulice, a nawet samochody stojące na parkingach to krajobraz szczecińskiego Niebuszewa po czwartkowych burzach. Tak było m.in. na Wilczej, Firlika czy Kadłubka. Mieszkańcy tych okolic skarżą się, że powódź powtarza się przy każdych większych opadach deszczu, a zakład wodociągów i kanalizacji odpowiada. Kanalizacja ma określoną pojemność, więc zalania na Niebuszewie najprawdopodobniej się nie skończą. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w nadmorskim kurorcie po kontroli złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o powołanie w poprzedniej kadencji do życia spółki Międzyzdrojski Rynek. Zdaniem CBA to było działanie na szkodę gminy, bo nie było żadnej analizy ani uzasadnienia współpracy z partnerem z sektora prywatnego. Centralne Biuro Antykorupcyjne widzi tu niedopełnienie obowiązków, a grozi za to 10 lat więzienia. Policjanci pracujący na wodzie z nowym sprzętem dostali 20 zestawów pomagających ratować życie. To na przykład kamizelki, które w wodzie same się napompują, oraz rzutki, których zasięg wynosi nawet 30 metrów. Prezentacja nowego sprzętu odbyła się w bazie zachodniopomorskiego WOPR-u. My mamy nadzieję, że ten sprzęt poza takimi prezentacjami będzie musiał być używany jak najrzadziej. Uniwersytet Szczeciński się zmienia, zapowiadają władze uczelni. W nowym roku akademickim połączone będą wydziały ekonomiczne, a studia doktoranckie będą zastąpione przez szkołę doktorską. Te zmiany wymusza konstytucja dla nauki. Rekrutacja na nowy rok akademicki rozpoczyna się w poniedziałek. Studenci mają do wyboru ponad 70 kierunków na uniwersytecie, w tym kilka nowych, na przykład Bałtyckie Studia Kulturowe. To już wszystko w piątkowym RS Newsie. Na kolejny zapraszam w poniedziałek. Udanego weekendu.